Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Witam z przepięknej, ciepłej Arizony. Ale nie o pogodzie będziemy rozmawiać w tym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat... O, to jest mój dzień, hej. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat samochodu, który wynajęliśmy w wypożyczalni Alamo. Jest to Dodge Journey. Jeszcze nie miałem okazji nigdy wcześniej jeździć tym samochodem, także nadarzyła się taka okazja. Pani w wypożyczalni powiedziała: słuchajcie, wybierajcie sobie dowolny samochód z tego zestawu, który jest na parkingu. I wybrałem właśnie ten oto model. Słuchajcie, ten samochód już używam od praktycznie 4 dni. Przejechałem ponad 1200 km. Za chwilkę dokładnie sprawdzę jeszcze licznik i jestem naprawdę zadowolony z tego samochodu. Poruszamy się po terenach płaskich, ale również dosyć spore górki, jak zresztą pewnie będziecie widzieli na kilku moich filmikach z tego rejonu, po dosyć mocnych górkach północnej Arizony i powiem Wam, no samochód daje radę. Nie jest super rewelacyjny, nie jest super mocny, aczkolwiek naprawdę jest bardzo mocno dynamiczny. Nasza czteroosobowa rodzina podróżuje dosyć komfortowo tym samochodem. 12-letni syn, 5-letnia córka. Ale jak sami widzicie, tutaj samochód ma aż 3 rzędy siedzeń. Tutaj jedno siedzenie z trzeciego rzędu jest złożone. Powiem Wam, że no, jazda w tym trzecim rzędzie jest mało komfortowa, ale mój syn, jeżeli chce mieć chwileczkę spokoju, swojego prywatności, bierze sobie grę jakąś Nintendo, siada na jednym z siedzeń i jest zupełnie odizolowany, a moja córka ma swoje królestwo w tym drugim rzędzie. Oczywiście standardowo zagłówki z pojemniczkami na napoje. To może również dosyć dobrze służyć za poduszkę. A jak z miejscem dla dorosłych? Powiem Wam, że nawet komfortowo, nawet sporo jest miejsca tutaj na nogi. Jeszcze zauważcie jedną rzecz w tym samochodzie, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Tutaj te siedzenia w ostatnim rzędzie można sobie przesuwać do tyłu i przesuwać do przodu, zwiększając lub zmniejszając pojemność bagażnika. Jest to trochę toporne, plastikowe. Trzeba do tego użyć dwóch rąk, więc no, mniej więcej około 10 cm te siedzenia się przesuwają. Zobaczymy, co mamy w bagażniku. Tak jak mówiłem, to jest trzeci rząd siedzeń, który można złożyć. O, proszę bardzo. I tutaj nam się powiększa dosyć mocno przestrzeń bagażowa. Słuchajcie, dwie duże naprawdę torby podróżne się zmieściły, plus dwa małe plecaki, plus jeszcze podręczny taki plecaczek z jedzeniem, więc myślę, że spokojnie, jeżeli wyjeżdżacie rodziną czteroosobową, można wynająć ten typ samochodu i będziecie mieli naprawdę komfortową pojemność bagażnika. Tutaj jest jeszcze taki mały schowek, nie schowek. Dobra sprawa, jeżeli macie jakieś cenne rzeczy i chcecie je po prostu ukryć przed tym, aby nie były one widoczne przez szyby samochodu, można tego użyć. Tutaj oczywiście mamy ładowarkę, więc możemy sobie otworzyć bagażnik, jeżeli gdzieś jesteście nad wodą, podładować sobie telefon komórkowy, jednocześnie użyć go do słuchania radia. Niestety ten model nie jest wyposażony w elektryczne zamykanie klapy bagażnika, więc powiem szczerze, że trzeba troszeczkę siły, żeby czasnąć tymi drzwiami od bagażnika, no ale coś za coś. Tak, są tutaj sensory cofania, także to jest bardzo dobre. Mamy również tutaj gdzieś kamerkę do cofania, a ta kamera do cofania jest w bardzo sprytny sposób umiejscowiona przy kokpicie kierowcy. Zaraz Wam go pokażę. Powiem Wam, że nawet się nie spodziewałem, że takie fajne felgi są w samochodach, które są prosto z wypożyczalni i tak jak wspomniałem, samochód miał przejechane chyba 530 mil, zresztą widać po oponach, że są zupełnie nowe. I kabina sterowania i kokpit sterowania kierowcy. Szyby są brudne, dlatego że jeździmy po pustyni, okrutnie się kurzy, no i nie ma czasu, szczerze mówiąc, tego wszystkiego wyczyścić. Tutaj mamy kluczyk, standardowo to są kluczyki
bezkluczykowe, że tak się wyrażę. Zapalanie na guzik to już jest klasyka. Nie wiem, czy coś będzie widać. Samochód ma przejechane w tym momencie 1377 mil. Jestem dosyć mocno zadowolony ze spalania tego samochodu. Średnia, jak tutaj wskazuje komputer pokładowy, to jest 23,5 mili. A jak się to ma w praktyce? Wyglądało to tak, że dwa razy tankowałem. Raz była to kwota około 36 dolarów, drugi raz była kwota 42. Zatankowałem praktycznie do pełna, więc summa summarum można powiedzieć, że przejechałem za 80 dolarów, przejechałem ile? 800, tak, praktycznie niewiele ponad 800 mil. Samochód już jest wyposażony w taki włącznik automatycznych świateł, więc nie musimy się martwić, kiedy światła należy włączyć, kiedy należy wyłączyć. Wszystko jest już sterowane przez komputer. Wszystko jest gdzie trzeba, czyli lusterko lewe, lusterko prawe, okna pasażerów, okna kierowcy, blokada drzwi, blokada odsuwania okien, co jest szczególnie przydatne, jeżeli podróżujecie z dzieciakami. Jedno, co mnie troszeczkę denerwuje w tym samochodzie, to dosyć mały wyświetlacz. Nie wiem, ile on może mieć. Około, nie wiem, może 5 cali. Także gdyby firma postarała się trochę fajniejszy ten wyświetlacz, naprawdę by to wyglądało już bardzo nowocześnie. Standardowo z wypożyczalni dostałem radio satelitarne już wbudowane. Niestety samochód nie ma wbudowanego GPS-a, co jest dużym minusem, więc cały czas musiałem korzystać tutaj z nawigacji Google Maps. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj będzie widać, jest tam podłączenie do jednego tylko, co prawda, portu USB i ten port może służyć do ładowania telefonu komórkowego, jak również do przesyłania audio do zestawu nagłośniającego. Jak widzicie, sam używam tutaj takiej podwójnej ładowarki do tego, żeby ładować mój telefon, dzieciaka telefon i żony telefon. Co jeszcze miałem powiedzieć? Pojemniki troszeczkę są małe na te kubki, dlatego że mój taki gruby termos, w którym zawsze mam herbatę na drogę, no trzeba go dosyć mocno wciskać w ten pojemnik. O, troszeczkę to wszystko wybrudzone od tego pyłu pustynnego. I jeszcze jeden schowek tutaj w zagłówku. O, tutaj mam informację na temat tego samochodu. Ten schowek jest dosyć głęboki, także jestem zadowolony. Można tam schować różne drobiazgi, można tam wrzucić telefon, jeden, drugi, trzeci, komórkowy. Ja tak zawsze wrzucam sobie portfel, żeby mieć pod ręką. Mała jakaś półeczka na drobne. No i dokumenty samochodowe. Jeżeli już mówimy o wygodzie, takim bardziej komforcie jazdy, muszę powiedzieć, że mój kubek na kawę tak dosyć słabo się mieści w tym pojemniku. Na drzwiach trzeba go dosyć mocno wciskać i wyciągać, a ja lubię mieć pod ręką swoją kawę i nie lubię zajmować tych miejsc na pojemniki, które są tutaj na samym środku samochodu, dlatego że przeważnie tutaj dzieciaki sobie coś trzymają, czy służy nam to ewentualnie jako następny pojemnik do kawy, napojów czy innych rzeczy. Kolejnym takim minusem, nie minusem tego samochodu jest dosyć mały schowek. Tutaj można zmieścić naprawdę niewiele rzeczy. Myślałem, że jednak samochody tej klasy, takie standardowe SUV, mają troszeczkę większe pojemniki, także tutaj też mnie troszeczkę to zdziwiło. I jeszcze jedno bardzo fajne rozwiązanie, które właśnie chciałem wam pokazać, to jest lusterko. Muszę tylko zapalić samochód. To jest lusterko, które, moi drodzy, zmienia się w ekran do cofania. Jeżeli włączymy wsteczny bieg, automatycznie odpala się na lusterku kamera, więc to jest, no, bardzo fajny bajer, powiem wam. Podoba mi się to, podoba. Ups. Jak teraz wyglądają koszty wynajęcia takiego samochodu? Za ten samochód za 6 dni zapłaciłem 542 dolary 58 centów. Samochód wynająłem w wypożyczalni Alamo.
Tutaj jest znaczek na lotnisku Phoenix. Cena, powiem Wam, troszeczkę jest za wysoka. Taki samochód powinien być tańszy, tak 80, nawet 100 dolarów, dlatego że wiem z doświadczenia, ile zawsze płacę. No ale ja wynajmuję ten samochód w okresie święta Dziękczynienia, czyli jest to amerykański długi weekend i dlatego ta cena jest troszeczkę wyższa, aczkolwiek nie ma co narzekać, tak jak wspomniałem, samochód jest nowy, samochód jest komfortowy i jestem z niego zadowolony, więc jeżeli podróżujecie, jeżeli wybieracie się do Stanów Zjednoczonych całą rodziną, 3-4 osobową, zdecydowanie ten samochód będzie Wam naprawdę dobrze służył. A jeszcze taka informacja dla osób, które chciałyby ten samochód sobie wynająć i pojeździć na trasach troszeczkę poza utartymi szlakami. Zrobiliśmy kilka tras, które były tak zwane, no to nie były trasy off-road, to były drogi szutrowe i powiem Wam, że naprawdę samochód dobrze się sprawdził. Ze swojej strony mogę więc Wam naprawdę gorąco polecić ten samochód. Będziecie z niego dosyć mocno zadowoleni, tak jak ja jestem zadowolony. Dobre spalanie, dosyć duża powierzchnia w bagażniku, duży komfort jazdy. 4 osoby śmiało mogą wyruszyć na taki amerykański road trip. Na dłuższych trasach też sprawdza się bardzo dobrze. Autostrada z Phoenix do kanionu Colorado to jazda ponad 4 godziny, więc dosyć wygodnie się tym jechało. Włączyłem sobie cruise control. Po polsku to się bodajże nazywa tempomat. Zajechałem szczęśliwie, a po drodze zatrzymaliśmy się kilka razy na tak zwane rozprostowanie dróg. Ja dziękuję w takim razie za oglądanie tego odcinka, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia gdzieś na autostradach w Stanach Zjednoczonych.